Siemano widzowie, dual commentary. No i będziemy sobie patrzeć na tą bardzo fajną grę. Teraz nam się wypierdoliła 5 razy pod rząd. Ja, ponieważ bez monitora nie chce działać. Tak, trzeba podłączyć zewnętrzny monitor, żeby ją odpalić. To jest taki feature bonusowy. Teraz musimy wybrać postać. Weź może babkę. Babkę? Dobra. Będziemy patrzeć na dupę. Babkę. Teraz select, jedziemy. Jest lunch gay, kurwa. Jeszcze popatrzmy na title screen chwilę. No to akurat ładnie wygląda. To by było na tyle między ładnej gry. Zobaczymy, bo generalnie nie przebrnęliśmy. O! Ło! Ło! Czy mam wrażenie, że to ma 8 FPS-ów? Nie, dobrze, już się wczytało, już jest 60. Tak w Minecraftie. Już mamy 60 FPS-ów. Co tam? To kto co? Czy mój ziomek? Och, prawie jak w Mass Effect'cie. I must go, sorry. Wow, Dragon Age prawie, no. Tak, no po prostu... Nie wygląda tak, no się spodziewałem się, że będzie gorzej. Też się spodziewałem, że będzie gorzej. To jakieś hobbity. Dobra, ale ponieważ to jest podobno gra akcji, więc idziemy napierdalać. O Jezu, co tu się dzieje z tą grą w ogóle? O, gra po roku po prostu. Gearsy. Gears of War style. Ej, jedna chwila, no. Jest cover hiding. Coś tu się nie zgadza, bo to miało być hack and slash, a na razie mamy Fable. Czekaj, może znajdźmy quest. Spójrz na tą laskę. Masz to kałużę, nie? No. Mi się bardzo podoba, jak deweloperzy gier nie potrafią określić, co jest podłożem stałym, a co jest płynnym i te... I ta postać jak robi rola, czy cokolwiek, tak jakby zapada się pod ziemię na chwilę. No. O. Ale w efekcie wody jak Fable. Proceed, dobrze. Mapa też jak Fable. You are already at this location? Aha, dobra. O, kolejny loading. Ale loadingi mają ładne screeny. No to trzeba przyznać. Powyższone zdjęcie. No co? Skyrim to nie jest. To są oczywiście maksymalne ustawienia. Ale nie wygląda tragicznie, powiem się spodziewałem, że będzie najgorzej. Mówisz? Ostatnią grę, którą Lorda grałem, to było... Aha, jak to jest hack and slash, to Dishwintone, moja stara jest wojownikiem. Pierdala seksa. Chcesz się pogadasz z nim? Chyba go nie jestem w stanie zabić, obawiam się. Weźmy jakiś combo z gry. No przez cały czas robię. Aha, czyli Baton Mashing to jest combo. No. Z tej gry. To jest takie kiepskie japońskie MMO. A nie, nie, popatrz, popatrz. Musisz go pobić trochę, a potem mu zrobić finishera. Prawie jak Bayonetta. Nie, nie, bo to generalnie jak nie zrobisz finishera, to nie ma chuj. Ale twój, nie Bayonetta, tylko ten, Dante's Inferno. I dropy. Dobra. No, jakieś dziecko by się cieszyło z tej gry. Z braku laku i kit dobry, jak to mówią, nie? Ja to osobiście w tym roku jest wiele więcej dobrych gier. W zeszłym roku nawet, bo ten rok się dopiero zaczął. Aha, czyli chyba trzeba ich klepać, aż się pojawi żółta strzałka. I wtedy można... Tak jak w tym, tak jak w Space Marine, że klepiesz gościa, aż będziesz miał B, naciskasz i jazda. No, albo jak tobie klepisz tam na PC-cie. Dobra, co my tu mamy? Na PC-cie grałem na padzie, więc też naciskałem B. Spoko. Trochę, wiesz, to jest takie skrzyżowanie Gearsów, z Bayonetą i... Z Bayonetą, tak, to i z Diablo, nie? Mieliśmy nagrać duala do Bayonety. Skończyłem ją chyba 6 razy, więc... Wszystko do Bayonety? No. Ja bym tak przechodził na Super Noob Mode, więc... Mam Baton Mode, ale bardzo przyjemny jest. Ja nie wiem, jeszcze nie zależy mi na achievementach, chcę zobaczyć, o co w tej grze chodzi. No to polecam. Taki Hidden Gem, mało osób to na początku grało, ale naprawdę dobrze gra. O, rączka poszła i teraz główny.
No, powiedzmy może coś o tej grze. Kiedy to jest? Kiedy to wyszło? Wyszło w tym roku, nie. Chyba tak, albo na pod koniec zeszłego. No i w sumie tyle jestem w stanie na ten temat powiedzieć, no... Jest to Lord of the Rings, to tak jak każdy wie. Nie, no to jest gra z cyklu, znalazłem to na półce za 5 zł i stwierdziłem, że mogę w to pograć. Czyli jak za 5, no 5 nie, ale za dychę to... No jakby znalazłem to za 2 dychy, to by się na to płaciło. No, 29,90 na Allegro. Zapraszamy. Szczerze mówiąc, Jezu. Z góry ściany dociśnie. Mogę go już zabić? Nie, jeszcze nie mogę, jeszcze muszę go trochę pobić. O. Te dropy, śmiesznie te dropy wypadają. No mówię, takie Diablo 2, nie? No. Czy z niego zrobili już choinkę? Widzę, że AI jest totalnie bezużyteczny. Nie, no, przyciąga troszeczkę, nie? No tak, ale zobaczcie. No to zostaw zaraz, gościowi zobaczyć, ile będzie go zabijał. Nie zabiję go, bo ja muszę zrobić finishera, żeby coś zabić. O, efekty świetne. O, widziałeś finishera mu zrobił. Nieprawda. No coś potrafię. No coś potrafię. No, niech im będzie. O, ale urwał. Zostałem level, może w końcu jako mag będę mógł coś wyczarować. Właśnie, zacznij mi jakiś skill point czy coś. A, no, strength, dexterity, will. Jesteś magiem, no to do magii. Chyba tak. Nie, żartuję, to fenomskie podejście, ale... Zobacz. Rób na równo, to wiesz, pamiętaj. No nie, nie starczyło mi na strength, no dobra, confirm. Tak, strength nie będzie. Keep your changes. Yes, keep your changes. Ooo, dobra, co to jest to? To jest logo chaosu. To unleash magic shockwave. Non-directions. Dobra, magic shockwave. Brzmi dobrze. Co tu mogę jeszcze wziąć? Po raz trzy to blastanie. Nie, nie będę blokował. Słuchajcie, no i masz już koniec. Walt of command. Aha, no dobra. No to jedziemy z końcem. Co tam miałem cisnąć? Jedynkę? Po pierwsze, jeżeli ktoś się skrywa... Co to było? Fail roku po prostu. Czy powiem tak, jeżeli ktoś się spodziewa hack and slasha w stylu Dante's Inferno, no to raczej powinien poszukać gdzie indziej. Znaczy, jeżeli ktoś się spodziewa dobrej gry z Lord of the Rings, też powinien poszukać gdzie indziej. Wiesz? No czekaj. Czy powiem szczerze, że z Lord of the Rings to jest jedna z serii, która naprawdę poza filmami nigdy nic więcej... Znaczy wiesz co, była ta strategia z Lotra i była całkiem niezła. Podobno. Tak, ale ona mi tego, ona bardzo przypominała... Dawno było raz chyba przypomniałam. Nie. Była taka... No i nie pamiętam jak się nazywa. No ale była, ale była... Fires? Była dobra gra z lotka, no była. Ale ponieważ ta wyszła na konsolę, więc od razu była skazana na to, że będzie niedobra. To nie do końca, po prostu sterowanie jest to bardzo uproszczone. Znaczy no używamy dwóch klawiszy. Plus no... Prawdopodobnie później, jak rozwijesz skille, coś będzie więcej, no ale to tak mniej więcej 3-4 godziny. Czyli na tyle, ile nie powinieneś spędzić na tą grą. No bo szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, co mam dalej robić. Poroluję się trochę i poudaję, że wiem, co mam zrobić. Nie, ja zaraz. Sprawdźmy, co tu się dzieje. No Dungeon Crawler to na pewno nie jest. O, czekaj, nie. Kurna, stary. Ale luta. Normalnie Oblivion. Fajny gathering widziałeś? Normalnie czubkiem buta to zagrała. Teraz trochę wchłonę to rebek z ziemi. Nie no, czepiamy się już trochę na siłę, bo generalnie większość gier jest tak... Nie no. Trzeba pamiętać, że my sobie też dużo jaj robimy z tej gry. Ta gra wcale nie jest taka tragiczna, ale po prostu, no, grą roku na pewno nie zostanie. Czy jakieś dziwne chamskie doczyty? A nie jedno z lepszych nie zostanie raczej. Powinni... Chociaż podejrzewam, że doczyty są spowodowane ułomnym dyskiem w laptopie, więc... Nie będę się czepiał. No i pamiętaj, że nagrywamy to faktycznie w pełnym HD, więc... No.
Cześć panie Głochwie. O, ja nie normalnie. Było coś na ścianie. Shader Yoku, tak, widzę, że ten syf na ścianie. Interact. Coś tu jednak można ciekawego robić. Mogę miecza użyć? Because you haven't. Jednym samym trzeba pamiętać o tym przy następnym levelu. A taki trochę kurczę substytut Diablo. Trochę Fable. No. Nie no, Fable były dwa miecze tylko, więc tu już jest, postęp w sporie. Dwa młoty czy trzy. Ja miałem to DLC z pudełkiem, to coś tam miałem, ale to takie.